Cześć. Planujesz budować dom? Będziesz korzystać z kredytu? W takim razie ten materiał jest dla Ciebie. Ja się nazywam Łukasz Maćkowski. Zapraszam do prezentacji. Na początku przedstawię w skrócie, jakie są etapy uzyskania kredytu na budowę domu. I tak można to opisać w najprostszy sposób. A za chwilę każdy z tych elementów oddzielnie omówię. Aby rozpocząć procedurę uzyskania kredytu, potrzebne jest pozwolenie na budowę. Jest to dokument zezwalający na rozpoczęcie prac i prowadzenie budowy. Analiza wstępna. To są cztery elementy. Jest to zdolność kredytowa, historia kredytowa, scoring i koszty budowy. Po pozytywnej wstępnej decyzji kolejnym etapem jest wycena nieruchomości. Wartość gruntu. Mogłeś kupić ziemię rolną, a teraz posiadasz działkę budowlaną. Dlatego szacuje się, jaka jest wartość bieżąca gruntu, nie cena zakupu. To, co zostało wybudowane do tej pory, czyli elementy prac, które zostały wykonane, co jeszcze zostanie wybudowane. I tutaj jest podział na środki własne plus środki z kredytu. I wartość końcowa, czyli wartość domu po wybudowaniu. Rzeczoznawca porównuje Twój przyszły dom do innych domów na rynku w podobnej lokalizacji, w podobnej wielkości, po ile były zawierane transakcje kupna-sprzedaży na rynku. Na decyzji ostatecznej mogą być zmienione niektóre z tych parametrów, dlatego warto sprawdzić, czy się zgadzają z tym, co było na wniosku kredytowym. Ile kosztuje Cię kredyt i jakie masz warunki spełnić po wypłacie? Czy to, co bank od Ciebie będzie wymagał w przyszłości, jesteś w stanie spełnić. Warunki do wypłaty pierwszej transzy. Przy budowie domu nie występuje notariusz. Dlatego po umowie można od razu złożyć do sądu wniosek o wpisanie hipoteki, zrobić ubezpieczenia i złożyć wniosek o wypłatę pierwszej transzy. Pamiętaj proszę, aby złożyć też deklarację do Urzędu Skarbowego PCC3 i o opłacie 19 zł od tej czynności. Po wykonaniu pierwszego etapu odbędzie się inspekcja na budowie lub zdjęcia. Dodatkowo mogą być wymagane też wpisy w dzienniku budowy. Nie trzeba faktur, liczy się to, co jest na budowie. Czasami jest za mało zrobione i trzeba dołożyć ze swoich środków lub aneksować kosztorys. Wypłata kolejnych transz trwa dłużej, dlatego warto z wyprzedzeniem zgłosić się po te środki. Po wypłacie wszystkich transz zostanie sprawdzone, czy prace zostały wykonane zgodnie z kosztorysem. Czas otrzymania decyzji kredytowej trwa około kilku tygodni. W zależności od banku, ilości wniosków, oferty danego banku, więc tutaj nie ma jednej odpowiedzi. Może być tak, że w ciągu 3 tygodni będzie decyzja kredytowa, a równie dobrze można czekać też 2 miesiące. Dlatego lepiej z wyprzedzeniem planować zaciągnięcie kredytu, aby nie okazało się, że budowa będzie już na takim etapie zaawansowania i są potrzebne środki na budowę, a po prostu brakuje ich. I wtedy na przykład budowa może się zatrzymać, ekipa zejdzie z budowy, dlatego warto wcześniej się dowiedzieć, ile czasu trwają formalności, a także czy spełnia się warunki. Jeżeli masz jakieś pytanie do któregoś z tych etapów, to zapraszam do napisania w komentarzu. Dziękuję za uwagę. Będzie mi miło, jeżeli zostaniesz na tym kanale na dłużej, dlatego zapraszam do subskrybowania. Cześć!